11 listopada 1918 roku zakończono walki na froncie zachodnim. Straty, jakie poniosły poszczególne społeczeństwa, były wielkim szokiem. Zmobilizowano w sumie prawie 65 milionów żołnierzy, z których 8,5 miliona zginęło, a 20 milionów zostało rannych. Europa wypełniła się kalekimi mężczyznami, którzy z racji tego, że nie mogli znaleźć pracy, żyli w ubóstwie i biedzie. Wojna wydrenowała gospodarki walczących państw, przez co wkrótce po jej zakończeniu rozpoczął się w Europie kryzys. Największym zwycięzcą konfliktu okazały się Stany Zjednoczone, które do wojny przystąpiły najpóźniej i poniosły minimalne straty ludzkie, ale gospodarczo i prestiżowo zarobiły na tym konflikcie najwięcej. Państwa centralne przegrały wojnę i o ich losie miały zadecydować traktaty pokojowe. Losy Niemiec miały zadecydować się na konferencji pokojowej w Paryżu. Francja dążyła do jak największego osłabienia Niemiec tak, by nie odbudowały one swojej potęgi sprzed 1914 roku. To otwierało drogę do francuskiej dominacji w Europie. Na to natomiast pozwolić nie chciała Wielka Brytania. Oczywiście nie chciała ona odbudowania niemieckiej potęgi na morzu, jednak równocześnie nie chciała pozwolić na zbytni wzrost potęgi Francji. Ta gra sił i interesów wpłynęła na ostateczny kształt podpisanego 28 czerwca 1919 roku traktatu wersalskiego kończącego wojnę z Niemcami. Na jego mocy Niemcy utraciły Alzację i Lotaryngię na rzecz Francji, Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie na rzecz Polski, a niewielkie zyski terytorialne kosztem Niemiec odnotowała Dania, Belgia i Czechosłowacja. Gdańsk i Kłajpeda zostały przekształcone w wolne miasta pod kontrolą międzynarodową. Niemcy utraciły wszystkie kolonie. Pogranicze francusko-niemieckie, tak zwana Nadrenia, miała zostać zdemilitaryzowana, czyli pozbawiona w całości infrastruktury wojskowej. Niemiecką armię ograniczono do 100 tysięcy żołnierzy z zakazem posiadania czołgów i lotnictwa. Bardzo głębokie ograniczenia dosięgły również niemieckiej floty wojennej, która nie mogła posiadać okrętów podwodnych. Dodatkowo Niemcy zostały zmuszone do zapłacenia gigantycznych odszkodowań na rzecz zwycięskiej koalicji. Warunki traktatu pokojowego dla Niemiec były zbyt surowe, wręcz upokarzające. W tym pokoju należy doszukiwać się przyczyn wybuchu kolejnego globalnego konfliktu, gdyż poniżeni Niemcy pragnęli po prostu rewanżu. W latach 1919-1920 podpisano traktaty pokojowe z pozostałymi państwami centralnymi – Austrią, Węgrami, Bułgarią i Turcją. Były one równie surowe jak traktat wersalski dla Niemiec. Wszystkie z państw pokonanych utraciły część terytoriów i zostały zmuszone do drastycznej redukcji armii. Austrii dodatkowo zakazano planów zjednoczenia z Niemcami. Wojna rozbudziła wśród Europejczyków nastroje nacjonalistyczne. Popularną stała się idea państwa monoetnicznego, czyli kraju, w którym zdecydowaną większość mają przedstawiciele jednego narodu, a mniejszości narodowe są nieliczne. Prowadziło to do masowych i często przymusowych przesiedleń ludności. Część państw europejskich, w tym Polska, zostały zmuszone do podpisania tzw. Małego Traktatu Wersalskiego. W dokumencie tym zobowiązano się do przestrzegania praw mniejszości narodowych zamieszkujących tereny tych państw. Dokumentu tego nie podpisały m.in. Francja, Wielka Brytania oraz Niemcy. Jednym z punktów Traktatu Wersalskiego było utworzenie Ligi Narodów. Organizacja ta powstała w 1920 roku z siedzibą w Genewie. Jej zadaniem było zapobieganie kolejnym wojnom. Na jej czele stał sekretarz generalny, a najważniejsze decyzje podejmowano na zbierającym się raz do roku zgromadzeniu ogólnym. Ostatecznie Liga Narodów nie wywiązała się ze stawianych zadań. Okazała się być zupełnie bezsilna wobec agresywnych działań Japonii, Włoch czy Niemiec. Została rozwiązana w 1946 roku, a jej zadania przejęła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Europa po I wojnie światowej radykalnie się zmieniła. Z mapy zniknęły monarchie w Austrii, Niemczech i Rosji. Dwa pierwsze państwa przekształciły się w demokratyczne republiki. W trzecim władzę przejęli bolszewicy. Na gruzach upadłych cesarstw powstały nowe państwa. Polska, Czechosłowacja, Węgry, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które od 1929 roku przyjmuje nazwę Jugosławia.
W 1921 roku Wielka Brytania uznała niepodległość Irlandii. Bezpośrednio po zakończeniu wojny Niemcy, podobnie jak Rosja Sowiecka, były izolowane na arenie międzynarodowej. Jednak dzięki układowi z Rapallo z 1922 roku, gdzie oba państwa nawiązały z sobą współpracę, ta izolacja została przerwana. W 1925 roku w Locarno Niemcy podpisały z Francją i Belgią układ o nienaruszalności granic. Takich gwarancji odmówiły jednak Polsce i Czechosłowacji. W tej sytuacji Francja zawarła z tymi państwami dwustronne umowy gwarantujące pomoc w razie niemieckiej agresji. Układ z Locarno pokazywał, że zarówno Niemcy, jak i Francja nie traktują granic nowo powstałych państw jako nienaruszalnych. Po wojnie rozpoczął się proces odbudowy gospodarek poszczególnych państw. Szczególnie korzystały na tym Stany Zjednoczone, które wypracowały na skutek wojny duże nadwyżki kapitału pochodzące ze sprzedaży materiałów dla walczących państw europejskich. Te nadwyżki Amerykanie w dużej części zainwestowali na giełdzie, wykupując akcje różnych spółek, w tym tych, które prowadziły bardzo ryzykowne interesy. Ceny akcji zaczęły bardzo szybko rosnąć i często kosztowały więcej niż faktycznie były warte. W momencie, kiedy zabrakło już środków u inwestorów do zakupu nowych akcji, ich ceny zaczęły w końcu spadać. A to spowodowało ich wyprzedaż przez ludzi, którzy chcieli odzyskać swoje pieniądze. Szybka wyprzedaż doprowadziła do paniki na rynku, a w efekcie do krachu, czyli gwałtownego spadku cen na giełdzie. Początkiem tych wydarzeń był dzień 24 października 1929 roku, znany też jako Czarny Czwartek, który stał się początkiem wielkiego kryzysu gospodarczego. Ceny akcji spadły w błyskawicznym tempie. Wielu Amerykanów straciło ulokowane w akcjach oszczędności. Banki ograniczyły kredyty inwestycyjne dla firm, co spowodowało spadek produkcji. Dodatkowo pozbawieni pieniędzy ludzie zaczęli kupować mniej, co ten trend jeszcze pogłębiło, w efekcie czego pojawiać się zaczęło gwałtownie rosnące bezrobocie. Gospodarka europejska, mocno już powiązana z amerykańską, również, choć z pewnym opóźnieniem, odczuła kryzys. Spowodowany był on nade wszystko faktem, że Amerykanie masowo zaczęli wycofywać kapitał z rynku europejskiego. Najmocniej odczuły to Niemcy, w których Amerykanie szczególnie dużo zainwestowali, ale kryzys wystąpił też w pozostałych państwach. Sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych zaczęła się zmieniać dopiero od 1933 roku. Wtedy to prezydent Franklin Delano Roosevelt wprowadził program reform ekonomiczno-społecznych określanych jako New Deal, czyli Nowy Ład. W ramach tego programu państwo zaczęło wcielać w życie finansowany przez rząd program dużych inwestycji publicznych, przy których zatrudniano bezrobotnych. Dzięki tym działaniom udało się ożywić rynek wewnętrzny i przełamać kryzys. W Europie politycznym skutkiem wielkiego kryzysu było dojście do władzy Adolfa Hitlera. W Polsce konsekwencje tego kryzysu były odczuwalne do 1935 roku.